Na Zachodzie i Bliskim Wschodzie gra w szachy jest traktowana jako gra wojenna, zaś jej adeptów uważa się za mistrzów strategii. Z kolei w Japonii ta gra uważana jest za coś wulgarnego i traktuje się ją jako rozrywkę kupców i handlarzy. Samuraje diametralnie inaczej niż na Zachodzie pojmowali konflikt. Zwycięstwo w szachach uzyskujemy przy pomocy kalkulacji, poprzez kupczenie figurami w zamian za osiągnięcie sukcesu. Wygraną uzyskuje się poprzez zmylenie przeciwnika i zawsze wykorzystując jego błąd. Dla samuraja szachy były megalomaniakalne w podejściu do konfliktu, okrutne, mechaniczne w charakterze, hierarchiczne, bezlitosne w swoich aplikacjach i zbodne w zwycięstwie. Jako gra strategiczna, kompletnie puste i pozbawione znaczenia. Była to chytra sztuczka, gra pozbawiona honoru. Honor stanowi koncept niepopularny w naszej obecnej kulturze i uważany jest za skostniały, średniowieczny ideał moralny i społeczny wytwór człowieka. Mimo takich przekonań, honor stanowi w naszej obecnej sytuacji doniosłą wartość estetyczną. Zawsze będą psychopaci, chciwi, rzekomo prawi, szaleńcy pozbawieni współczucia, dla których gwałt stanowi opcję, którzy osiągają korzyści i odczuwają przyjemność w utrzymywaniu innych w stanie niewolnictwa i ucisku. Żyjemy w technokracji, świecie urządzonym i zarządzanym przez ekspertów i specjalistów. Akademia zmonopolizowała wszelkie ośrodki władzy. Niczym niemowlaki w ogromnej szkole nauczyliśmy się posłusznie słuchać tego, co powie nam nauczyciel. Jedną z głównych różnic, które utwierdziły Chińczyków w przekonaniu o barbarzyńskim charakterze kultury Zachodu, było to, że nie posiadamy języka umożliwiającego porozumiewanie się między naszymi sztukami i naukami. Po mężczyznach spodziewamy się, że będą gorącokrwiści i impulsywni. Obecnie jednak porywczość jest uważana za idiotyzm, w czego wyniku mężczyźni o chytrych językach mogą bez żadnego wysiłku bezkarnie manipulować innymi. Joho. Świat wchodzi obecnie w fazę degeneracji. Mężczyźni tracą swoją męskość i upodabniają się do kobiet. Doktor Kion, przyjaciel Joho. Chciwość i tchórzostwo są nieodłącznymi składnikami wyrafinowania umysłu, którego celem jest kalkulacja i możliwość uzyskania kontroli. Honor pozwala na przyznanie się do zła i jego naprawę. Jeśli sami nie naprawimy zła, to kto za nas to zrobi? Tao Wojownika. W filmie Stanleya Kubricka Odyseja kosmiczna 2001 jest pewna scena, którą jego twórca uważa za istotę ewolucji ludzkości. Jest to scena, w której jedna z małp podnosi zwierzęcą kość i wali nią w głowę drugiej. Od opisanego powyżej momentu ludzie ugrzęźli w pradygmacie, który pchał nas bez przerwy w kierunku ery kosmicznej. Dwie z wyraźnych cech ludzkości, nasza umiejętność używania narzędzi i zdolność wzajemnego zabijania się, pojawiły się jednocześnie. Nasze rodziny, plemiona, narody, kultury, wiary i cywilizacje wyrosły i rozwinęły się jako ochrona przed chaosem, który wywołany został w wyniku tego niemożliwego do uniknięcia aktu. Nasze bronie uczyniły z nas zjednoczonych myśliwych, przed którymi kryły się wszystkie zwierzęta, uczyniły nas naczelnym drapieżnikiem. Broń pozwoliła nam również na polowanie na szczycie, na wzajemne zabijanie się. Wojna, ucisk, niewolnictwo i gwałt stały się cechami człowieczeństwa, które wciąż czekają na wyplenienie. Nasze narody, gospodarki, religie, leki, wynalazki, prawa i rządy, wszystko to rozwinęło się w paradygmacie gwałtu, aby ustrzec się przed nieprzyjacielem, aby żyć w dobrobycie i aby pokonać przeciwności. Wszyscy nosimy w sercach marzenie o uwolnieniu się od zagrożeń, o swobodnym dążeniu do szczęścia i satysfakcji. Niestety, nasze instytucje mają również wolę swobodnego gwałcenia outsiderów, obcokrajowców, biednych, nieposłusznych, niewiernych i niewierzących. Jeśli nasze prawa są właściwe, to prawa tych innych muszą być niewłaściwe. Skoro nasza kultura jest najmądrzejsza, to pozostałe muszą być barbarzyńskie. Jeśli my tracimy, to oni muszą wygrywać. Jeśli my miłujemy pokój, to inni muszą być podżegaczami wojennymi. Cena za ten etap naszej ewolucji jest ogromna. Strach i cierpienia, niepotrzebna śmierć i gwałt, zamęt, nieszczęścia, zarazy, oskarżenia i zniewolenie. Koniec tego wszystkiego nastąpi jedynie wtedy, kiedy uda nam się przełamać te tkwiące w nas i w naszym społeczeństwie odrażające cechy. Najlepszy miecz nigdy nie jest wyciągany. Zostać wojownikiem. Wojownik towarzyszy ludzkości od jej pierwszego kroku ze snu w świadomość. Gdy tylko pojawił się zabójca, pojawiła się konieczność posiadania wojownika, aby utrzymać stan pokoju, ochraniać słabych i potulnych i rozwiązywać konflikty. Wojownik stał się kulturowym imperatywem, istotnym celem plemienia, narodu, wiary, dworu. W każdej kulturze wojownik jest czczony za jego lub jej wkład w społeczeństwo. Rolnik dawał ciężką pracę i wytrwałość, kupiec organizację i różnorodność, rzemieślnik zmyślność i zdolności, natomiast wojownik dawał życie, największą wartość i poświęcenie, jakie może dać człowiek społeczeństwu. Ten głęboko osadzony w kulturze i historii ludzkości archetyp postrzegamy w 10 000 odmian. Templariusz, święty Jerzy i Smok, mistrz tai chi, rewolwerowiec, kawalerzysta, bojownik o wolność, mnich z klasztoru Shaolin, bohater, asasyn, saper, terminator – to tylko niektóre przykłady różnego rodzaju wojowników. Zawsze znajdzie się taki, z którym będziemy się identyfikować, czuć do niego sympatię. Za tymi obrazami popularnych wojowników kryją się arkana mądrości, rodem z zupełnie innej rzeczywistości. Wojownik ma swoją własną, niewyrażalną w słowach kulturę pochodzącą z obcowania ze śmiercią, skrytą w każdym jej aspekcie, nigdy nie ujawnianą tym, którzy nie poszukują i ukazywaną tylko niewielu z tych, którzy poszukują. Spotkania z tą wyizolowaną rzeczywistością są przyczyną powstania klubów weteranów, naszych grobów nieznanego żołnierza, naszych dni pamięci, weteranów, którzy dzielili niemożliwe do opowiedzenia przeżycia wynikające ze spotkania ze śmiercią. Są oni na zawsze naznaczeni piętnem wojny, doświadczeniem horroru i destrukcji. Wielu dotkniętych znamieniem śmierci przestaje być tym, kim byli, albowiem śmierć, pozostawiając ciało żywym, zabiera umysł, emocje i duszę. Jak zauważył Miyamoto Musashi, zabijanie jest tym samym dla starszych pań, dzieci i kapłanów, czym dla młodych i silnych żołnierzy. Chaos i ofiary wojny często wynikają z faktu, że blaszany hełm, strzelba i udział w wojnie nie czynią z niej uczestnika wojny. Prawdziwy wojownik jest inny. Jak zauważył Ryu ze starożytnej Japonii, podstawowym wymogiem wojownika jest zdecydowane pogodzenie się ze śmiercią. Na tym prawdopodobnie polega istota zrozumienia, klucz do otwierania duchowych tajemnic wojownika. Dlaczego? Pogodzenie się ze śmiercią zmienia sposób naszego myślenia, zmienia nasz sposób liczenia się z uczuciami innych. Bez tej akceptacji nasz umysł zawsze będzie miał jako główny cel strategiczny nasze własne ocalenie. Każdy wybój na drodze może zmienić nasze plany. W każdej decyzji jest opcja bezpieczna, oznaczająca życie, oraz opcja niebezpieczna, oznaczająca śmierć. Bez stanowczej akceptacji śmierci zawsze będziemy wybierali opcję bezpieczną, a taki wybór oznacza z punktu widzenia wojownika szaleństwo. Nasze działania zawsze będą tym obciążone. Staramy się zrobić jednocześnie dwie rzeczy: poradzić sobie z konfliktem i pozostać bez zmiany. Nie jesteśmy oddani swoim decyzjom, jako że okoliczności mogą je zmienić. Konflikty siedzą w nas samych, nieświadomie walczymy z własnymi sprzecznościami. Kombinujemy, jak przeżyć, a to powoduje, że uwiązujemy sobie kamień młyński u szyi. Tak już jesteśmy skonstruowani, więc nie zauważamy naszej oślizłej, samolubnej, tchórzliwej osobowości. Nigdy nie potrafimy wyzbyć się strachu, potrafimy jedynie wyobrażać sobie, że tak jest. Tak jak zaszycie się w kącie, ciągle wybieranie opcji bezpieczeństwa uczyni nasze życie głupim i bezużytecznym. Uczyni z niego okropną, pogmatwaną egzystencję pozbawioną ducha. Życie na opak zakłócane przez gwałt, brak serca i okrucieństwo, ponieważ samolubstwo jest nieodłącznym elementem nierozważnego myślenia. Zaiste, dla wojownika istnieje jedynie opcja niebezpieczna. Inaczej być nie może. Istota ludzka nie może naprawdę myśleć, nie może działać, dopóki nie odkryje, że bycie wojownikiem oznacza bycie człowiekiem, że wolność wyboru śmierci jest zasadniczą sprawą dla rozkwitu naszej duszy. Od chwili urodzin zmierzamy ku niebezpieczeństwu, zdążamy ku śmierci. Akceptacja tego stanu rzeczy, podejmowanie się rzeczy niebezpiecznych, bieg ku śmierci oznaczają zharmonizowanie z linią naszego życia, jedyny sposób prawdziwego życia. Tylko wtedy życie staje się naprawdę piękne, zaś nasze lęki i obawy stają się papierowymi tygrysami, przez które przedzieramy się z radością. Dążenie do śmierci nie zmienia czasu naszej śmierci bardziej niż życie przeżyte na usiłowaniu uniknięcia jej. Śmierć w końcu przychodzi, bez względu na naszą ostrożność. Jakże zmienia ona nasz stosunek do życia. Radosne dążenie do śmierci daje odczucie, że jesteśmy naprawdę żywi. Z tej pierwszej zasady wojownika wyrósł olbrzymi zakres tajemniczej wiedzy. Wiele aspektów ludzkiej natury i ludzkich możliwości pozostaje skrytych dla rozumu, niedostępnych samolubnym machinacjom naszej wewnętrznej mądrogłupoty. Osobista podróż. W artykule tym, w którym będę starał się przedstawić arenę sztuk walki i duchowości, musi znaleźć się również miejsce na osobistą podróż. Kiedy miałem 7 lat, natknąłem się w drogerii na kieszonkowe wydanie pewnej książki. Było to coś w rodzaju „Nie pozwól ludziom, aby sypali ci piaskiem w oczy” i traktowało o aikido. Wciąż pamiętam, jak zatrzymywałem się na drugiej stronie, gdzie zaczynało się prowadzenie w cuda, ki, magicznej energii, która pozwalała małym facetom rzucać wielkimi, wcale ich nie dotykając. Poczułem, że to jest właśnie to, co muszę poznać, o czym nikt mi dotychczas nie mówił. Pewnego dnia postanowiłem, że ja również opanuję posługiwanie się tą energią. Za pieniądze, które dostałem na urodziny, kupiłem tę książkę i wkrótce przystąpiłem do nauki sztuk walki w miejscowym klubie judo i karate. W rezultacie miałem szczęście natknąć się na japoński miecz, a jeszcze większe szczęście, kiedy udało mi się znaleźć inspirującego i rozumnego nauczyciela. I tak od 30 lat trenuję codziennie walkę na miecze. Poznałem wielu stylistów, studiowałem i angażowałem się w wiele innych form. Zgłębiłem nawet inne paradygmaty, takie jak piękne, rdzenne amerykańskie koło wojownika. Ponad 20 lat temu odkryłem sprzeczności między dwiema szkołami, co spowodowało, że zacząłem studiować orientalną medycynę jako jedyną drogę do zrozumienia orientalnej fizjologii. Nauczyłem się znacznie więcej, niż miałem zamiar. To, co odkryłem, pozwoliło mi na odtworzenie zasad, które poznałem. To, czego się ostatecznie dowiedziałem, było niesamowite. Za formami gry mieczem krył się niesamowity system samodoskonalenia, najpotężniejszy system orientalnej alchemii, środek umożliwiający maksymalizację zdrowia, siły, zdolności i potencjału. Były tu ślady wyższego poziomu rozumu, ezoterycznego kręgu ludzkości. Była tam wręcz drabina, po której można było wejść na poziom ujawnienia i aktualizacji naszego najwyższego potencjału. Gry zawsze były miejscem, gdzie ukrywano wiedzę. Ludzie będą zawsze grali w dobrą grę, nawet wtedy, gdy wiedzą, którą ona reprezentuje, przestała być zrozumiała. Szachy, trick-track, karty, go. We wszystkich tych grach ma miejsce starcie przeciwnych stron i wszystkie one zawierają ukrytą wiedzę. Drzemie ona w nich czasami przez wiele stuleci, dopóki nie pojawi się potrzeba ich poznania. Talii kart można użyć do gry w cribbage. Ta sama talia zastosowana do tarota może posłużyć nam do przeanalizowania naszego życia, naszego kosmosu i naszej przyszłości. Podobnie jest z grą w miecze, która jest grą z ukrytym skarbem. Za rozkwitem miecza kryje się głęboka nauka, zaś mistrzostwo miecza jest środkiem jej przenoszenia, a nie jej dopełnieniem. Uczymy się pociągać piórem, aby się porozumiewać, pisać poezję. Dzieła Szekspira składają się z pociągnięć pióra. Miecz również czyni pociągnięcia i widzimy w szkołach miecza zdumiewające, epickie dzieła sztuki, zdolne do pełnego przekształcenia istoty twórcy, do ujawnienia zawrotnych, nienazwanych pewników. Uważam, że japońskie szkoły miecza są kustoszami najprawdziwszej, wysublimowanej wiedzy, najwyższego zrozumienia i przekazu mądrości wojowników. Uważam również, że one są kustoszami najwyższych praw filozoficznych, tak subtelnych, że wymagają specjalnego języka. Przechowują odwieczny apel do ludzkości. Jestem również pewien, że, jak powiada Musashi, jeden samotny człowiek z mieczem może odkryć istotę strategii. Chociaż, o czym warto pamiętać, książka ta została napisana dla samurajów, którzy byli zrodzeni do miecza. Zawarta w tych słowach myśl jest zawsze aktualna. Miecz stanowi kontekst naszego całego zrozumienia, jednakże wiele jeszcze zostało do odkrycia. Miecz wciąż ma dużo do powiedzenia. Miecz nie ma charakteru ewangelicznego i niemile widzi poszukiwania. W rezultacie niektóre z największych technik ludzkiego potencjału, najczystsze spojrzenie w głąb ludzkiej natury, pozostają zawoalowane. Najbardziej niszczycielskie spojrzenia do wnętrza ludzkiej natury pozostają w sferze ezoterycznej. Współczesne szkoły sztuk walki. Sztuki walki przyciągnęły wielu ludzi, lecz większość z nich doznała rozczarowania. Zbudowany na wzorcu Bruce'a Lee i telewizyjnym serialu Kung Fu obraz zagadkowej mądrości i nadludzkich mocy wschodu jest powszechnie znany i przemawia do wyobraźni. Style i szkoły wyskakują jak diabełki z pudełka, aby zadowolić rynek. Pełno tam akrobatyki i tańczących w koło zwierzaków. Wszyscy oni roszczą sobie pretensje do starożytnego rodowodu, zrodzenia z duchowego odrodzenia oraz głębokiej, ukrytej wiedzy duchowej. Potem serwuje się kilka cytatów z Art of War, Sztuka wojny, lub Lao Tse, przeplecionych kilkoma konfucjańskimi zaleceniami w rodzaju bądź dobry dla mamusi i tatusia. To bardzo patetyczne, jednakże nic nie wnosi do prawdziwego obszaru mądrości walki. Ich duchowe pryncypia mają charakter mętny, medyczny lub religijny. Większość sztuk walki liczy sobie zaledwie kilka lat, mimo iż utrzymują, iż mają starożytny rodowód i stosują dawne techniki. Większość z nich to sztuka wieśniacza, wiejskiego ludu z widłami i cepami, który stara się sam bronić. Nie ma tu żadnych związków ze strategią. Co jest jeszcze bardziej znamienne, wszystkie one są sztukami samoobrony. Są zorientowane na przetrwanie i nie zawierają w sobie akceptacji śmierci, co zdradza ich ignorancki charakter w stosunku do prawdziwego królestwa wojownika. Nie istnieje wartość siebie samego w obronie. Obrona jest iluzją, oszukańczym trikiem rozumu, który odgrywamy przed sobą. Proszę wyobrazić sobie, że widzimy, jak ktoś kopie psa, po czym pies go gryzie. Powiadamy wówczas zwykle: o, pies się broni. W odniesieniu do psa nie jest to jednak prawda. Pies po prostu go gryzie. Obrona to iluzja, reakcja przyglądającego się wydarzeniu widza. Dla wojownika to bardzo niebezpieczny punkt widzenia. Taka myśl wypacza umysł. Jeśli wojownik wierzy, że można się bronić, znaczy to, że nigdy nie doświadczył dostatecznie silnego ataku. To nie jest błąd, jaki możemy powtórzyć. Istnieje tylko atak i chwila, którą wybieramy, aby go przeprowadzić. Atak istnieje rzeczywiście, obrona nie. To tylko pusty, lingwistyczny frazes. Złudzenie samoobrony usypia czujność tych, którzy ćwiczą jej sztukę i wprowadza ich do królestwa, gdzie, podobnie jak w szachach, oponenci giną w wyniku własnych błędów. To obrzydliwe i ignoranckie królestwo, aroganckie i nieszanujące przeciwnika, nie uczące niczego prócz próżności. Uczą się oni, jak pokonywać słabość, lecz kiedy stają w walce przed rzeczywistą siłą, są równie bezradni w działaniach przeciwko niej, jak każdy inny człowiek. Iluż to ekspertów sztuk walki dopuściło do tego, że zwykły karczemny pijaczyna dał im wycisk. Bardzo wielu. Większość sztuk walki głosi iluzje i w rzeczywistości są one niebezpieczne przez to, że prominują nadmierną pewność siebie prowokującą agresję. Głoszą opinie, które są nieefektywne i nierzeczywiste. To, czego uczeń uczy się w sali treningowej, zdarza się zwykle jedynie w jej bezpiecznej atmosferze, o czym dowiaduje się on niestety zwykle za późno. Praktyka tego rodzaju jest czymś gorszym od bezużyteczności. W dowolnej sztuce samoobrony uczeń uczy się, jak przetrwać, jak pokonać słabego, którego i tak by pokonał. Prawdziwie niebezpieczny nieprzyjaciel, większy, szybszy, bardziej szalony, silniejszy, bardziej utalentowany, większa ich liczba i to bardziej zdeterminowanych, pozostaje poza jego możliwościami, a przecież taki właśnie nieprzyjaciel może zmusić nas do sięgnięcia po najwyższe poziomy potencjału, do wykroczenia poza siebie. To jedyny nieprzyjaciel wart ścigania. Są również szkoły o nastawieniu religijnym, utrzymujące, że wywodzą się z klasztorów, których podstawą filozofii jest buddyjska ashima, nieszkodzenie, lub taoistyczna shinto, koncepcja wzmacniania życia. Kładą one głównie nacisk na medytację i dobro jako źródło siły. Często łączy się to z hipokryzją w postaci łamiących kości rzutów, śmiertelnych uderzeń i składania winy na przeciwnika za szkody, jakich doznał, z jednoczesnym odrzuceniem odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań. Jedynie kilka szkół aikido stara się być nieszkodliwych w działaniu i ich twórca, który spędził większość życia na ćwiczeniach z mieczem, zasłużył sobie z tej racji na prawo do mówienia, aczkolwiek nie zawsze jest to zrozumiałe. Stosował upokarzające techniki wydobywania miecza, jagyuru, aby zabijać rozum i ducha zamiast ciało. Dla wojownika może to stanowić wątpliwe, samolubne zwycięstwo, zdradę szczerego przeciwnika. Krótko mówiąc, kiedy zaczynamy przyglądać się wojownikowi i praktykom duchowym, znajdujemy miszmasz pomysłów i postaw. Większość z nich odnosi się do filozofii zen, shinto, taoizmu, konfucjonizmu lub buddyzmu jako zasad moralnych i etycznego uzasadnienia. Większość jest sensownym, zrozumiałym zbiorem moralnych dyrektyw i z kilkoma upiększeniami w postaci medytacji, które mają umocnić praktykującego w przeświadczeniu, że wykonuje coś bardzo wyjątkowego. Wielu znajdziemy z kolei biegających w koło ludzi, wykonujących ćwiczenia, akrobatykę rozciągającą i wyobrażających sobie, że są potężni. Stanowią oni przeszkodę dla objawienia w postaci stanowczej akceptacji śmierci, od czego rozpoczynają się duchowe nauki wojownika, za którymi kryje się ogrom piękna, odkryć i przeznaczenie. Świat prawdziwych wojowników jest bardzo realny. Samurajska i japońska gra mieczy. W roku 1875 miały miejsce dwa niezwykłe wydarzenia. Cesarz Japonii położył kres systemowi feudalnemu, w następstwie czego samuraje, panowie i rycerze Japonii stali się nagle bezrobotni. Ten akt będzie w przyszłości postrzegany jako klęska w naszym duchowym rozwoju o skali porównywalnej z powołaniem Świętej Inkwizycji lub zniszczeniem biblioteki aleksandryjskiej. Samuraje należeli do kultury kultywującej nieprzekupność i wykształcili model zachowań nieopartych o okoliczności. Ogłaszając ich nieużyteczność, cesarz nie zmienił ich. Byli równie niezmienni jak diamenty. Miecz jest mieczem, bez względu na to, czy jest użyteczny, czy bezużyteczny. Nie mogli przekształcić się w rolników lub kupców. Większość z nich dopełniła swych dni w spokojnej, pozbawionej narzekań nędzy. Stało się tak, ponieważ cesarz zakazał wcześniej seppuku, rytualnego samobójstwa, z którego pomocą większość z nich z radością położyłaby kres swojemu życiu. Duchowe nauki religii są zawarte w księgach, w budowlach, natomiast duchowa wiedza samurajów była zawarta w poszczególnych jednostkach, kultywowana w ich ciałach i bycie. Ich wiedza nie nadawała się do zapisu, można ją było jedynie przekazać od jednostki do jednostki w drodze ogromnego wieloletniego wysiłku w ramach sekretnej i wyizolowanej rzeczywistości. Podobnie jak ruchy kwiat, miecz miał wkrótce zginąć. W tym czasie utracono ogromną wiedzę i piękno, nieznane światu, jako że nauki miecza były całkowicie hermetyczne. Do kolejnego nadzwyczajnego wydarzenia doszło trochę później tego samego roku. Jeden człowiek, zdając sobie sprawę, że może zostać utracone bezpowrotnie jedno z najbogatszych źródeł wiedzy duchowej, jedna z najpiękniejszych form ludzkiej sztuki, wymyślił pewien plan. Zwrócił się do cesarza z prośbą o wydanie grupie nauczycieli samurajów zgody na dawanie pokazów gry mieczem na terenie całej Japonii. Był to na ówczesne czasy radykalny pomysł, wręcz nie do pomyślenia. Mimo to cesarz zgodził się. W ten sposób miecz stał się po raz pierwszy zaprezentowany nie samurajom, a następnie całemu światu. Do tego momentu ujrzenie ostrza miecza przez niesamuraja równało się jego śmierci. Miecz stanowił ściśle tajną sztukę, nigdy nie przekazywaną innym klasom społecznym, nawet w ramach samurajów, ograniczoną do niewielkiego klanu, szkoły, sali ćwiczeń. Teraz przynajmniej kilku nauczycieli miecza mogło z niej żyć, dzięki czemu mogła ona przetrwać. Z perspektywy tradycyjnego orientalnego umysłu makrokosmos i mikrokosmos są identyczne, są ich wiernym odbiciem. Tak więc doskonałe społeczeństwo było niczym zdrowy człowiek. Istniały cztery klasy, podobnie jak cztery elementy podtrzymujące ciało. Byli kupcy, rolnicy, rzemieślnicy i wojownicy. Najważniejszą klasą byli wojownicy. Ich zadaniem było utrzymywanie pokoju, bez którego pozostali nie mogliby funkcjonować. Pokój na Ziemi jest makrokosmicznym odpowiednikiem zdrowia ciała. Samuraj był więc uzdrowicielem, akupunkturzystą w odniesieniu do społeczeństwa, zaś miecz igłą społecznej akupunktury. Wbicie miecza w makrokosmos i zranienie społeczeństwa przywracało pokój, podobnie jak wbicie igły w mikrokosmos i zranienie ciała przywraca zdrowie. Samuraj interesował się maksymalizacją życia, pokoju, szczęścia w swoim okręgu. Jego sztuka nie miała w sobie nic z samoobrony. Spodziewano się po nim, że odda życie, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. Jego sztuka polegała na zabijaniu szybko, humanitarnie, z szacunkiem i właściwie. Samuraj był sędzią, ławą przysięgłych i katem w swojej wsi. Było to bardzo odpowiedzialne stanowisko, które traktowano z maksymalną powagą. Jego zadaniem było rozwiązywanie konfliktów, aby utrzymać pokój. Jego zawód polegał na eliminacji zła. Jego osobistą troską było ustrzec się przed zakłóceniem jego własnej osobowości, aby nie stać się okrutnym i bezdusznym. Było to ogromnie trudne zadanie, albowiem jakiekolwiek błędy mogłyby spowodować więcej kłopotów, niż było ich na początku, przed jego interwencją. Miecz stanowił ostatnią instancję i jego decyzja była ostateczna. Bitwy między klanami były wydarzeniami o charakterze głównie ceremonialnym, indywidualnymi pojedynkami między wojownikami, dżentelmenami. Jako ludzie wysoce oświeceni i wnikliwi nie zniżali się oni do gwałtu. Rozwinęli sztukę raczej wykraczania poza gwałt. Zamieniło to najpodlejsze ludzkie działania w najwyższych lotów w transcendentalną ceremonię. Nauczyli się, jak rozróżniać fałsz, obnażać oszustwo, jak działać bezinteresownie, natychmiastowo, pewnie, bez winy, strachu, wątpliwości i zakłopotania. Miecz stał się wysoce rozwiniętą, trudną sztuką, ogromną umiejętnością, subtelną i wyrafinowaną. Szkoły miecza rozwijały się, wychowując młodych samurajów. To stwierdzenie jest trochę podobne do tego, że młodzi Anglicy chodzili do Eton, aby uczyć się angielskiego. Szkoły miecza były bardzo drogie, ekskluzywne, ekscytujące i trudne. Były to szkoły dla młodych rycerzy. Dbając o ludzki potencjał, przywódczość, rozwój charakteru i duchowe objawienie miały za zadanie stworzyć potężne, mądre, pozbawione samolubstwa, niepodatne na korupcję, współczujące i efektywne istoty ludzkie. Rozkwit miecza jest tak jak i pociągnięcie pióra językiem. Każda fizyczna postawa coś komunikuje. Ma ona również emocjonalne, umysłowe i duchowe składniki. niemy język miecza. Gra miecza jest niemym językiem, językiem gestów i ruchów ciała, znacznie trudniejszym do opanowania niż sztuka pisania. Miecz ma jednak jedną zaletę stawiającą go ponad językiem. Miecz nie kłamie. Jeśli nie ma się racji, jest się martwym. Nie ma innej alternatywy. Wojownik, który widzi najostrzej sytuację, wygrywa. Inne języki mogą zwodzić, mogą być źle zrozumiane i mogą źle komunikować. Miecz nie skłamie. Nauka miecza jest niepodobna do innych, wykuta w rzeczywistości bitewnej, gdzie jeden błędny ruch staje się ostatnim. To, co zostaje wyuczone, staje się pewnością, wolną od wątpliwości lub winy, sprawdzoną i wyćwiczoną do perfekcji i zakomunikowaną bez jakiejkolwiek dwuznaczności lub niejasności. To, czego uczy, jest wiedzą o sobie samym i innych, swego rodzaju niepisaną mądrością zdolną do ustanowienia nowego kontekstu dla całej reszty naszej wiedzy, która pozwala nam poznać to, co było dotąd nieznane. Wiedzą nie będącą intelektualnym wyrozumieniem, lecz działaniem. Wiedzą zdolną do przenoszenia szczęścia, pokoju i spełniania bez, jak głosi Musashi, podążania jakąś szczególną drogą. Musashi, który został wyszkolony w praktykach zen przez Taguana, nauczyciela szoguna, nawet delikatnie sugeruje, że realizacja miecza jest głębsza niż najwyższe osiągnięcia zen. Sztuki walki na Zachodzie są głównie mieszanką boksu i jogi, tańca i psychodramy, ujednolicone i dostosowane do naszych zachodnich gustów egzotyki pełnią określone funkcje w naszej kulturze, podczas gdy prawdziwa istota strategii pozostaje nieujawniona, niezakłócone. Funkcjonują one jako wzmocnienie słabych, środek wyrazu dla gniewnych i miłośników ruchu. Są to kursy utrzymania się w sprawności, dziedziny sportu, programy rozwijania charakteru i praktyczne lekcje teologii. Ostatnio ten stan rzeczy ulega jednak zmianie. Droga strategii. W roku 1640 Musashi napisał ironicznie, że żaden żyjący dziś wojownik nie rozumie drogi strategii. Był bardzo krytyczny w stosunku do szkół, które straciły kontakt z istotą sztuki strategii. Pisał o nich. W tego rodzaju strategii zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są zainteresowani efekciarstwem i pokazową stroną swojej techniki, starając się przyspieszyć kwitnienie. Mówią o tym dojo, tamtym dojo, szukają zysków. Jego obawy wyrastały z szczególnego charakteru drogi strategii, a jest to najznakomitsza konstrukcja ludzkiego ducha. Jest również najbardziej krucha, którą łatwo wypaczyć i zniszczyć. W innych dziedzinach dopuszczalne są pomyłki i mimo ich popełniania szkody można naprawić. Droga strategii jest znacznie trudniejsza. Nie wszystkie szkody da się naprawić i nawet najmniejszy błąd wymaga olbrzymiego wysiłku, aby go przezwyciężyć. Jeśli studiuje się drogę codziennie i dusza zbacza, można sądzić, że podąża się właściwą drogą, lecz obiektywnie rzecz biorąc nie jest to prawdziwa droga. Jeśli idzie się prawdziwą drogą i zbacza choćby trochę, z czasem przeistoczy się to w duże odchylenie. Ścieżka strategii jest krucha i obfitująca w niebezpieczeństwa, czyhające na nasz umysł, ciało i duszę. Tak być musi, ponieważ do uzyskania prawdziwych osiągnięć konieczne jest podejmowanie ryzyka. Ryzyko stawia nas na krawędzi. Miecz jest życiodajny i pełen współczucia. Ma inklinację do odrzucania nieszczerości szybko i bezpośrednio. Nie jest on dla wszystkich, a mimo to istnienie takiej drogi jest ogromnie ważne dla każdego. Musimy nauczyć się bardzo wiele w kwestii natury konfliktu. Wojna i gwałt stanowią największe plagi naszej planety. olbrzymia liczba ludzi na całym świecie jest okaleczana i zabijana, więziona, zniewalana i uciskana, a wszystko to dzieje się za sprawą tych chorób umysłu. Od fizycznego gwałtu jeszcze bardziej naszą kulturę, instytucje, rodziny i stosunki niszczy gwałt umysłowy, emocjonalny i duchowy. Każdy język może kłuć i ciąć, zaś spór prowadzić do starć na noże, ataku. Każda deklaracja do kamae, nastawienia. To dżungla. Nikt nas nie szanuje i jest bardzo niewielu, którzy zasługują na szacunek. Miecz stanowi lingwistyczną dziedzinę, która jest w stanie doprowadzić nas do honorowego bytu z innymi. Doniosłość strategii w odniesieniu do teraźniejszości polega na tym, że może ona wyposażyć nas w środki prowadzące do eliminacji gwałtu z naszego społeczeństwa i wojen między narodami. Z całą pewnością daje nam środki do wyeliminowania go z nas samych. Pokojowy, szczęśliwy naród musi posiadać mądrych, zadowolonych, pozbawionych lęku ludzi. Potencjalna nagroda z tego stanu rzeczy jest tak ogromna, że prawie niemożliwa do wyobrażenia. Dopiero kiedy uda nam się pokonać potworne, umysłowe przepadłości zwane wojną i gwałtem, kiedy ludzie poczują się bezpieczni, szanowani, ludzkość będzie mogła przejść na następny poziom. Dokonać się to może, kiedy ludzie zaczną szanować innych. Wszystkie zasoby ludzkości są zużywane w wojnach, zbrodni, zdradzie i gwałcie. Kiedy pozbędziemy się wojny i gwałtu z tej planety, powstaną po nich pustkę wypełni dobrobyt. Duchową realizacją wojownika jest wyłącznie siła zdolna do eliminacji z naszego społeczeństwa wojny, nędzy, ucisku i gwałtu. Kiedy sami pozbędziemy się zdolności do gwałtu, wyeliminujemy strach i ignorancję, a kiedy wyeliminujemy strach i ignorancję, znajdziemy środki na zachowanie pokoju. Zrozumienie, że strategia nie jest jedynie wymysłem rozumu, lecz realizacją istnienia, jest sprawą zasadniczą. Strategia nie jest czymś, co można nazwać mądrym pomysłem. Jest ona wewnątrz nas. Nie można jej udawać. Duchowa droga samuraja tradycyjnie unika opisu, jako że jej osiągnięcie i przekazanie jej uważane jest za nie dające się wyrazić słowami. Jakiekolwiek próby z góry skazane są na niepowodzenie. Niemniej wiele jej fundamentalnych zasad jesteśmy w stanie zbadać. Prowadzi to nas do następnej wielkiej zalety strategii. Może ona przynosić nas na nieosiągalny dotychczas poziom zdrowotności, szczęścia i umiejętności. Nawet gdyby nie było żadnych innych powodów, spuścizna po samurajach posiada ogromną wartość jako środek do osiągnięcia zdrowia. Mieli oni niesamowicie głęboki wgląd w alchemię zdrowia, z którego do dziś nie zdajemy sobie w pełni sprawy. Nie wyglądało na to, aby samuraje studiowali takie sztuki jak medycyna. Tym niemniej ich techniki wskazują na medyczny geniusz, alchemiczną mądrość. Ścieżka samurajów była poszukiwaniem siły. Zanim posiądziemy siłę, musimy być zdrowi. Samuraj był czystym potencjałem, istotą o wręcz niesamowitym zdrowiu i minimalnych potrzebach. Jedynie zdrowa jednostka jest zdolna do prawidłowego użycia siły. W orientalnej medycynie śmierć jest tajemniczym, teoretycznie niemożliwym do uniknięcia wydarzeniem. Wielcy orientalni uczeni bardzo interesowali się alchemią nieśmiertelności. Trening w grze mieczem jest najdoskonalszym i najbardziej efektywnym wyrazem tej sztuki i większość graczy miecza stale się doskonali, systematycznie poprawia stan swojego zdrowia. Zanim będziemy w stanie dokonać eksploracji duchowości sztuk walki, musimy zbadać je w odniesieniu do ciała. W następnej części z tej serii artykułów zbadamy zależność pomiędzy zdrowiem i siłą w świecie wojownika. Sztuki walki zawsze były ściśle związane z uzdrawianiem. Wielu stylistów z tej dziedziny jest jednocześnie uzdrowicielami. Wiele stylów, takich jak na przykład Kung Chi, nakłada się na medycynę. Mnisi z klasztoru Shaolin nauczyli się zabijać i uzdrawiać. Dlaczego tak było? Ponieważ poszukiwali siły życia i śmierci jako środka postrzegania rzeczywistości, uwalniania się od iluzji. Uzdrowiciel i wojownik są sobie przeciwstawni. Jeden z nich zabiera życie, a drugi je daje. W ostatecznej konsekwencji są jednak tym samym. Od obu wymaga się tych samych cech. Obaj walczą z doskonałym przeciwnikiem, nieustępliwą zarazą. Zdrowie i pokój są tym samym. Jedyną różnicą stanowi skala. Najlepszy wojownik i najlepszy uzdrowiciel mają te same osiągnięcia. Nieprzyjaciel ich nie otumani. Dostrzegają ducha kryjącego się za postacią. Widzą intencje przeciwnika.